Cześć ludzie kochane. O co chodzi z tą kartką, to już wam staram się opowiedzieć. Podjeżdża klient pod hipermarket, czy pod supermarket, no jakiś tam, na parking, ustawia samochód. Później zamyka samochód, idzie na zakupy. Wraca z zakupów. Wkłada zakupy. Tak jak powiedzmy kobieta tutaj wrzuca swoją torebkę. Wsiada do samochodu, odpala. No i trzeba jakoś wjechać z tego parkingu. Więc ogląda się za siebie. Chce wyjechać, a tu na tylnej szybie wisi kartka. No jakaś tam kartka. To trzeba tą kartkę usunąć, bo guzik widać. Wysiada z samochodu, żeby urwać tą kartkę z szyby. A w międzyczasie ktoś już obserwuje ten samochód od jakiegoś czasu. Wpada do samochodu, zamyka się w środku i szybko rura. Ucieka. Razem z tą torebką, z dokumentami, z kluczami do domu, no i z pieniędzmi, ze wszystkim. No i to właśnie jest taki od jakiegoś czasu taki sposób na kartkę. Tutaj policja o tym ostrzega, żeby uważać na te kartki. Można niechcący, chcąc zerwać kartkę, stracić samochód, dokumenty i wszystko. Także uważajcie na kartki. A jak już zauważycie kartkę na swojej tylnej szybie, to albo wyjedźcie na lusterka, cofając, albo kurczę, chociaż wyjść z samochodu, wyłączyć silniki, ja wiem, zamknąć samochód na te kilka sekund, kiedy oderwie się kartkę. Pomyślcie ludzie, jak to robić. Ja wam tylko mówię takie ostrzeżenie, że jest taka metoda teraz. Uważajcie na siebie. Cześć, trzymcie się i miłego weekendu wam życzę. Cześć.